związku z tym twoje ciało, tak jak ci powiedziałam, po to, żeby cię chronić, wysyła ci nadmierne kilogramy. Miłość do własnych rodziców, czy miłość dzieci, czy do dzieci, nie jest tą samą miłością, co miłość do partnera, czy też miłość partnera do nas. Na zajączka czai się dużo więcej drapieżników niż na misia. Musisz zacząć być dla siebie najważniejszą istotą, która żyje. Musisz dbać o siebie, nie możesz przekładać szczęścia innych ponad swoje, nie możesz być ostatnia. Połączymy sobie samotność, uwaga, z nadwagą i otyłością. Co one tak naprawdę mają ze sobą wspólnego? Partnerem odcinka jest Barrel Studio. Przestrzeń kreatywna dostosowana do twoich potrzeb. Cześć, witam cię bardzo serdecznie w moim programie Kobieta Pełna Zdrowia by Ola Hołody-Pudełko. Dzisiaj temat niezwykle fascynujący, opowiem wam o totalnej biologii. Mianowicie połączymy sobie samotność, uwaga, z nadwagą i otyłością. Co one tak naprawdę mają ze sobą wspólnego? A widzisz, więcej niż mogłoby ci się wydawać. Z punktu widzenia biologii, jak jesteś sama, masz dużo mniejsze szanse na przetrwanie. A również w biologii jest tak, że im zwierzątko w cudzysłowie jest większe, tym mniej drapieżników próbuje je zaatakować. I oczywiście my dzisiaj żyjemy w cywilizowanym świecie i mamy swoje mieszkania, możemy się zamknąć, generalnie nikt, że tak powiem, nie czyha na nasze życie, możemy śmiało wyjść z domu, natomiast nie zmienia to faktu, że to, co mamy zakodowane gdzieś głęboko w głowie, jeszcze, że tak powiem, z dziada, pradziada, z czasów dawnych, dawnych, czyli z czystej biologii, to, że rzeczywiście, jeżeli jesteś sama, masz większe zagrożenie. Zresztą możemy na to spojrzeć z drugiej strony. Jeżeli idziemy ciemną nocą, sami gdzieś, zdecydowanie bardziej pewnie odczuwamy strach niż w momencie, kiedy na przykład z imprezy wracamy jakąś gromadką. Wtedy jest dużo mniejsza szansa, że ktoś nas zaczepi niż właśnie wtedy, kiedy podążamy samotnie. Co tak naprawdę oznacza samotność w dzisiejszych czasach? To nie musi być tylko i wyłącznie to, że ty czujesz się samotna, to znaczy na przykład mieszkasz sama. Samotność możemy czuć również wtedy, kiedy na przykład mamy dzieci albo mieszkamy z rodzicami, ale brakuje nam partnera. Albo mamy tego partnera, natomiast ta relacja między nami nie jest taka, jakiej byśmy oczekiwali. Albo partnera często nie ma, albo ma jakieś swoje zadania i obowiązki, albo po prostu jakby potrzebujemy innego rodzaju okazywania nam miłości niż tak naprawdę dostajemy. I stąd, drogie panie, mnóstwo kobiet ma ogromne problemy z utrzymaniem prawidłowej masy ciała właśnie wtedy, kiedy, jak to się ładnie mówi, tęsknią za miłością. I teraz to jest absolutnie naturalne, że my potrzebujemy tej bliskości. I pamiętaj, że miłość do własnych rodziców, czy miłość dzieci, czy do dzieci, nie jest tą samą miłością, co miłość do partnera, czy też miłość partnera do nas. Stąd między innymi nasze ciało, bo również coś, co bardzo bym chciała, żebyś zrozumiała, to jest to, że totalna biologia mówi o tym, że nasza psychika, ona daje nam, naszemu ciału, wszystko to, co według niej jest nam niezbędne do przetrwania. Tak? Czyli wszystko to, co się dzieje z twoim ciałem, jest tak naprawdę prezentem od twojej psychy. To znaczy, jeżeli ty zaczynasz coraz częściej myśleć o tym, czyli twoje myśli krążą wokół tego, że tęsknisz za miłością, że czujesz się samotna, że masz potrzebę przytulenia, że łatwiej by ci było, gdyby ktoś jednak z tobą mieszkał i gdybyś mogła wieczór spędzić wtulona w czyjeś ramiona, to w odpowiedzi twoja psychika myśli sobie: ojej, no to skoro ona czuje się samotna, to znaczy, że jest zagrożona, a przecież naszym głównym zadaniem, tak naprawdę najważniejszym naszego istnienia jest przetrwać. Bo jeżeli ty przetrwasz, to przetrwa twój materiał genetyczny i dzięki temu będzie mógł być powielany, a co za tym idzie, przetrwa cały gatunek. W związku z tym twoje ciało, tak jak ci powiedziałam, po to, żeby cię chronić, wysyła ci nadmierne kilogramy. Po to, żebyś była bezpieczniejsza, bo jak ja to zawsze mówię, na zajączka czai się dużo więcej drapieżników niż na misia.
misia mało kto zaatakuje. W związku z tym, nawet jeżeli nie do końca się z tym zgadzasz na dzień dzisiejszy, bo jesteś na przykład w fazie poszukiwania partnera, albo masz poczucie, że może uratujesz swój związek wtedy, kiedy będziesz szczuplejsza. Co nawiasem mówiąc nie do końca chyba jest rozsądne, bo jeżeli twój partner patrzy na ciebie tylko i wyłącznie przez pryzmat twojego wyglądu, no to umówmy się, że warto się zastanowić, czy to aby na pewno jest to mężczyzna na całe życie. Natomiast wracając do tej biologii, rzeczywiście będziesz dostawać nadmierne kilogramy, nawet jeżeli jesteś właśnie w fazie poszukiwania, gdzie wydaje ci się, że tak naprawdę powinnaś być szczuplejsza, albo robisz wszystko, żeby teraz maksymalnie zadbać o swoje ciało. Dieta, treningi, wyciszanie, regeneracja itd., itd., itd. Natomiast póki, bo teraz oczywiście zmierzamy do rozwiązania, moje drogie, nie mam zamiaru was zostawiać tylko i wyłącznie z informacją, że jak jesteście samotne, to będziecie tyły. Pierwsze, co musisz zrobić, moja droga, to dać to, czego nie dostajesz obecnie od kogoś innego, sama musisz to sobie dać. To znaczy, musisz zacząć siebie kochać, musisz zacząć być dla siebie najważniejszą istotą, która żyje. Musisz dbać o siebie, nie możesz przekładać szczęścia innych ponad swoje, nie możesz być ostatnia. Oczywiście, jeżeli masz dzieci, wiadomo, że będziemy chciały o nie dbać, będziemy chciały dostarczyć im wszystkiego tego, czego potrzebują. Natomiast pamiętaj, żeby nie robić wszystkiego kosztem siebie. I to tak naprawdę będzie recepta na nadwagę i otyłość w kontekście samotności. Pokochaj siebie, daj sobie wszystko to, czego oczekiwałabyś od potencjalnego partnera, a zobaczysz, że twoje ciało poczuje się dużo lepiej, dużo swobodniej i przestanie gromadzić nadmierne kilogramy. Ja zawsze radzę moim koleżankom, jeżeli mi mówią, że są w takiej fazie poszukiwania i one strasznie potrzebują partnera na tu i teraz, to ja im zawsze mówię, wiesz co, daj sobie pół roku i przez pół roku przyjmij, że to ty jesteś najważniejsza. Wychodząc na imprezę, spotykając ludzi, nie patrz na każdego mężczyznę jak na potencjalnego partnera, tylko skup się na tym, że idąc na imprezę, ty chcesz się dobrze czuć, ty chcesz się dobrze bawić, ty chcesz mieć z tego frajdę. Jeżeli zobaczysz, że ty zaczniesz dbać o siebie i będziesz dla siebie najważniejszą osobą, to ten partner znajdzie się dużo szybciej niż w przeciągu 6 miesięcy. To dlatego, że twoja energia go przyciągnie i będziesz emanowała szczęściem i radością. No i oczywiście będzie ci dużo łatwiej pozbyć się nadmiernych kilogramów. Mam nadzieję, że dzisiejsza pigułka ekspercka pomogła ci. Bardzo dziękuję i zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków zarówno Pigułki Eksperckiej, jak i wywiadów z moimi gośćmi. Do zobaczenia.